Dobry wieczór, witam Was w kolejnym czytaniu pod tytułem Jak przebiega Wasza i tej osoby transformacja aktualnie w tej sytuacji i będę korzystała z kart, tylko jedna talia będzie tarotem i to będzie Psychic Tarot of Hearts, też z niej dawno nie korzystałam, a trzy pozostałe talie to nie będą talie tarota. Chyba, że coś będę potrzebowała doklaryfikować, to wtedy użyję tradycyjnej talii tarota. Zrobię też wiadomości pod kątem, jak przebiega ta transformacja i u tej osoby, i u Was, i ukryte aspekty. Czarmsów nie będzie, ok? Dobra. Układ numer jeden to jest elefant i serpentynit. Dwójka to jest Amazonit i Ship. I trójka to jest Kwarc Górski i Wolf, tak? I będziemy zaczynać od jedynki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Witam układ numer jeden, elefant. Mam ochotę jeszcze zmienić muzykę. Zobaczymy to. Za chwilę tylko jeszcze. Samowola globalnych cyfrowych korporacji przekroczyła no. Wszelkie granice. Zapewne tak, dobrze. Niech może będzie to, będzie chyba lepsze. Dobrze, witam układ numer jeden, elefant. Zaczynamy od Was. Jak przebiega Wasza transformacja? Co jest transformowane u Was aktualnie w tej sytuacji? Sexuality. A ta osoba? Inner peace, wewnętrzny spokój. Dobra, dalej. To trochę za głośno. Wdzięczność u Was, na drugą kartę, a u tej osoby. Walking Beauty w odwrocie. Ale może zrobimy sobie wszystko w pozycji normalnej. Dalej. U Was. Transformation, a propos transformacji, to głębokie uzdrowienie u Was następuje na poziomie komórkowym. A u tej osoby? Inicjacja jakaś ze starego świata do nowego świata. Tutaj to wygląda. Ta ciemność kojarzy się z jakimś lękiem tej osoby albo z nieświadomością. I ostatnia.
Więc wy jesteście w procesie transformacji, a ta osoba też jest w procesie transformacji, jakiejś inicjacji. Aha, czyli wy macie wewnętrzne dziecko do uzdrowienia w odwrocie księżyc, a miały być w normalnej pozycji. No, w odwrocie księżyc sugeruje u was, że jeszcze ten lęk u was nie został uwolniony podświadomy. I najprawdopodobniej wy macie, uzdrawiacie wewnętrzne dziecko aktualnie. Oto osoba. Transformuje prawdopodobnie mówienie prawdy, czyli ta osoba wam prawdy nie mobilizowała się do powiedzenia wam prawdy w tej sytuacji. Dobrze, przyjrzymy się najpierw tym pierwszym tutaj kartom. One są zupełnie nowe, ten True Love Readings. Zobaczymy coś, zajrzymy do tej seksualności u was. Co tam ciekawego jest? Sexuality. W jakim sensie wy transformujecie tą seksualność? W tej relacji ważne jest, żebyście słuchali swoich naturalnych rytmów, zamiast pozwalać, żeby rutyna się jakaś wkradała do waszego życia. Być może tu jest, jeżeli to są stałe związki bądź małżeństwa, to może jakaś rutyna się tutaj na przykład wkradła i w tym sensie transformujecie tą, w tym sensie ta transformacja tej seksualności jest tutaj konieczna. Być może jakiś drugi miesiąc miodowy dla was, czy zaczęcie od nowa w tej kwestii. I może spróbować, jeżeli macie ten seks z tą osobą, to tu pisze, żebyście może spróbowali rano i po południu, a nie wieczorem po długim, męczącym dniu. W jakim sensie wasza seksualność wymaga poszanowania i uwagi w tym aspekcie? Możemy coś dolosować? Czy coś więcej tutaj? Z
zasadzie lepsze by były krótsze karty. Wisielec, blokada energii seksualnej, ok. Czyli tak, tutaj w wielu przypadkach może być tak, że w was jest jakaś blokada energii seksualnej w tej sytuacji, czy jakieś niezadowolenie wasze, jeśli chodzi o seksualność w tej relacji, jakieś poczucie przygnębienia i może być wzajemnej obcości. Być może na przykład tych zbliżeń nie ma, albo są niesatysfakcjonujące tutaj w tym wisielcu. Czy w jakiś sposób wasza energia tutaj jest zablokowana, czy zawieszona w próżni? I czy w jakiś sposób wasza seksualność tutaj wymaga uzdrowienia, tak? Dlatego, że wisielec mówi o konieczności uzdrowienia też. Raz, że on mówi też o zablokowaniu tej energii seksualnej, ale też może chodzić o to, że ta energia seksualna u was w jakimś aspekcie wymaga uzdrowienia. To jest aktualnie do transformacji, czy transformuje się. I trójka buław oznacza jakiś może brak inicjatywy waszej lub tej osoby, bądź jakieś przeszkody natury seksualnej tutaj. Może być jakaś wasza strefa komfortu, w której siedzicie. Jeżeli chodzi o te sprawy seksualne, czy własną seksualność, bądź mogą być jakieś tutaj blokady właśnie. A czy jakaś wasza strefa komfortu, czy brak inicjatywy w tym. To już każdy z was najlepiej wie, o co chodzi, tak? Natomiast u tej osoby wewnętrzny spokój, tak? Tu jest inner peace. Zobaczymy, co tutaj pisze o tym inner peace. Dla tej osoby chodzi o akceptację siebie w tej karcie i emocjonalną dojrzałość, czyli ta osoba wymaga dojrzenia jeszcze emocjonalnie do tej relacji i dla tej osoby transformuje się pewność siebie, czyli ona jest jeszcze za mało pewna siebie, w związku z tym brak jej tego wewnętrznego spokoju. I prawdopodobnie ta osoba ma kłopoty z przyjmowaniem komplementów. I jakieś ta osoba ma poczucie bycia niezbyt, niewystarczająco dobrym, niewystarczająco kompletnym, niewystarczająco dobrym. Nie do końca wierzy w siebie i w związku z tym nie ma wewnętrznego spokoju, ok? I to się transformuje aktualnie w tej osobie, czyli nabywa ona większej pewności siebie, na pewno go wymaga. Zobaczymy, czy nam tutaj karty to potwierdzą dodatkowe. I być może jest to powiązane z jej sytuacją finansową. I tutaj mamy też siódemkę monet, która mówi o cierpliwości. Więc być może ta osoba była niecierpliwa w jakimś aspekcie tutaj i uczy się cierpliwości, ale być może też jest tak, że ta osoba nie wypracowała sobie jeszcze niezależności finansowej i w związku z tym brak jej spokoju wewnętrznego, jeśli chodzi o jej sprawy materialne i w tym aspekcie nie czuje się wystarczająco dobra, jeśli chodzi o świat materialny.
O co chodzi w siódemce monet? Czy chodzi o materię? Czy chodzi ogólnie o cierpliwość? Jakieś podświadome lęki? Bierność? Arcykapłanka? Spokój. Czyli nie tyle będzie chodziło chyba o cierpliwość, ale nie tyle będzie chodziło o finanse, ale właśnie o tą cierpliwość, spokój, wyciszenie dla tej osoby, wewnętrzny spokój. Bo arcykapłanka też się kojarzy z biernością, spokojem, czyli ale oczywiście w tej siódemce monet, czyli tu chodzi o spokój, cierpliwość, wewnętrzny spokój, ale niewykluczone też, że sprawy materialne też nie, ale tutaj wychodzi, że bardziej spokój wewnętrzny i cierpliwość to się transformuje. U was mamy u góry grace and gratitude, czyli wdzięczność, czyli wasz umysł do tej pory był nakierowany na poczucie braku. No i tutaj trzeba by było ten umysł przekierować na poczucie jednak, że coś mam dobrego w swoim życiu i zacząć to doceniać, tak? Grace and gratitude. Siódemka mieczy w odwrocie, czyli prawdopodobnie zaczynacie wychodzić też ze swojej głowy trochę w tej sytuacji, bo jakoś w głowie nie znaleźliście rozwiązania do tej pory. Raz ta głowa wam kazała myśleć tak, a innym razem wam kazała myśleć inaczej. I nie słuchaliście intuicji wskutek tego siedzenia w głowie, więc chyba to jest wyjście z tej siódemki mieczy. I albo nie podejmowaliście działań tutaj za bardzo, właśnie brak inicjatywy, mucha mi tu lata, zaraz mnie zacznie wkurzać, ale postaram się ją ignorować. Trójka buław w odwrocie, rycerz buław w odwrocie wygląda jak wasza bierność i brak inicjatywy tutaj. I tak jakby, jeżeli tu jakieś związki dłuższe są, to tak jakby tutaj ta namiętność może i wygasła. Z waszej strony, rycerz była w odwrocie i też jednocześnie jest informacja, że brak działania, a uciekanie do głowy, tak? W tej sytuacji. To się w was transformuje aktualnie, a tu u tej osoby Walking Beauty. Bo jakiś tutaj brak inicjatywy widać. Tutaj mamy piątkę kielichów, czyli ta osoba też żyje w jakimś poczuciu braku, że mleko się wylało tutaj. Być może ma jakieś poczucie winy w tej piątce kielichów. I tu, ale tutaj bardziej chyba chodzi ogólnie, że nie docenia ta osoba tego, co ma w życiu, co dostaje w swoim życiu, Wondrous Universe, cudów, jakie się wydarzają w jej życiu, tylko też jest mocno skupiona na poczuciu braku, więc w zasadzie taka podobna energia, bo u was jest ten brak wdzięczności, co też się wiąże w sumie z piątką kielichów, czyli tutaj w tym aspekcie podobne rzeczy wam się transformują. Jakieś poczucie straty, strat, braku. Jeżeli między wami się coś nie udało, zakończyło, no to jeszcze jest to do przepłakania, jakaś żałoba tutaj, tak? Może chodzić o poczucie winy. Czy ta piątka kielichów dotyczy uczuć? Teoretycznie powinna dotyczyć uczuć tutaj.
Nie, dotyczy ona. I tutaj może być taka sytuacja, że coś się między wami zakończyło i ta osoba liczy na nowy początek, ale na stabilizację też może liczyć. Może chodzić o nowy początek. Dopytajmy, bo gdzie jest to wahadło? Czy tym asie monet chodzi o to, że coś się między wami zakończyło i ta osoba liczy na nowy początek? Czy chodzi o sprawy finansowe? Okej. Czyli jednak te aspekty finansowe tutaj grają rolę, że ta osoba ma poczucie braku, że wszechświat jej nie daje, nie zapewnia tego, co najlepsze w tym Wondrous Universe i że jej umysł jest nakierowany na brak. Więc w tym aspekcie wymaga ona transformacji, czy przechodzi aktualnie transformację i dalej. Tutaj będziemy mieć jakąś głęboką transformację u was. Mi się wydaje, że jakieś podświadome lęki tu są do uwolnienia, bo mamy księżyc. Być może macie wewnętrzne dziecko do uzdrowienia tutaj, w tym księżycu. Rozczarowanie w tej sytuacji i tendencja do izolacji. Królowa monet. W odwrocie również brak równowagi wewnętrznej wskutek tych lęków tutaj u was. Także jest u was jakaś blokada tutaj energii seksualnej i brak inicjatywy, bądź po prostu blokada tej energii seksualnej w tej sytuacji, czy jakieś niezadowolenie w aspekcie seksualnym, jeśli chodzi o tą relację, brak działań, uciekanie do głowy, niesłuchanie intuicji i teraz mamy tendencję do izolacji i rozczarowania. Ale to może być wynikiem jakichś właśnie tutaj podświadomych lęków u was. A u tej osoby jednak te aspekty finansowe i w związku z tym poczucie niebycia wystarczająco dobrym. I wskutek tego brak pewności siebie. Więc te aspekty finansowe jednak tu grają rolę u tej osoby. Tak, i kochankowie, to dla was wybór między lękiem, a między miłością a lękiem w tej sytuacji, tak? Ewidentnie. Bo ten lęk powoduje to rozczarowanie i tę tendencję do izolacji tutaj, tak naprawdę. I znowu bierność, tak? Też księżyc kojarzy się z biernością. Biernością, pesymizmem, iluzjami i tutaj ta bierność też jest widoczna w rycerzu buław w odwrocie u was i w trójce buław. No i też mamy tego wisielca, czyli niezadowolenie, zablokowanie też energii seksualnej. I to zablokowanie energii seksualnej tutaj u was też może wynikać z tych podświadomych lęków po części. A po części może być wynikiem jakichś innych czynników tutaj. Obsesyjne myśli, które wynikają z lęku, czyli dla was transformacja polega na uwolnieniu lęku, tak? Wtedy znikną te obsesyjne myśli, no i odblokowaniu, przyjrzeniu się tej energii seksualnej tutaj, bo wydaje się, że ta seksualna energia tutaj nie płynie swobodnie i są tu jakieś blokady, jakieś przeszkody u was, tak? U tej osoby wewnętrznego spokoju nie daje jej, tej osobie, jej sytuacja finansowa, bo żyje w poczuciu braku,
I niestety, jeśli ta osoba będzie żyła w tym poczuciu braku, będzie te braki manifestować w swoim życiu, więc to jest u niej do transformacji. Czego dotyczy ta inicjacja, ten rytuał przejścia tu? Lata ta mucha, ale to już niech sobie lata, już nie będę ganiać za tymi muchami, bo nie mam, szkoda mi czasu. Rycerz mieczy. I też często tą osobę, też ta osoba ma tendencję do uciekania do głowy, może mieć tendencję do ranienia słowami. I transformacja dla niej będzie polegała też nad pracy nad emocjami, tak, bo znowu wychodzi to, że ta osoba wymaga uzdrowienia i nawiązania lepszej relacji sama ze sobą, z tą duchową częścią. Czwórka mieczy w odwrocie i wymaga ona właśnie naprawy relacji sama ze sobą i miłość własna dla tej osoby, moi drodzy, i żeby ta osoba mogła mieć ten wewnętrzny spokój, to miłość własna i słuchanie intuicji, wyjście z tej głowy i poprawa relacji samemu ze sobą. Na chwilę tylko sprawdzę, bo mój kot wygląda, jakby był nieżywy. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Że tak śpi po prostu. Was? Tak, okej, okay, dobra, wszystko. No, potrafi tak głowę przekręcić, wykręcić, że wygląda, jakby się coś... Dobra. Jest okej. Okay. Czyli ewidentnie dla tej osoby miłość własna, naprawienie relacji samemu ze sobą, polubienie siebie, kochanie siebie i dowartościowanie siebie, pewność siebie u tej osoby. A w tym asie mieczy? Może być jakaś nieodpowiedzialność lub kłamliwość. Tutaj jest konieczność powiedzenia jakiejś prawdy, jakaś mobilizacja do powiedzenia prawdy. Być może ta osoba was okłamywała, czy nie mówiła wam jakiejś prawdy. W niektórych przypadkach może chodzić o nowy początek z wami, do którego ona nie za bardzo się mobilizowała. Bo też jak jest nam ten as monet wcześniej, to jeżeli nie chodzi jednak o aspekty finansowe, to może też chodzić o nowy początek z wami. Jeśli coś tutaj się zakończyło, to transformuje się to, że ta osoba się mobilizuje do nowego początku albo mobilizuje się do powiedzenia prawdy w tej sytuacji, bo jakąś prawdę mogła ukrywać tu przed wami. I w niektórych przypadkach tu mógł być trójkąt miłosny lub jest, ósemka kielichów w odwrocie, ale wydaje mi się, że bardziej chodzi o odblokowanie uczuć, bo unika ta osoba jakichś przemian duchowych, tak? Te przemiany są konieczne i prawdopodobnie ta osoba wam nie mówiła o uczuciach, które dla was tutaj ma. I odbieram to jako... Oczywiście, że ten trójkąt może być tak, że jakiś trójkąt był i ta osoba wam o tym nie powiedziała, czy jest, ale chyba bardziej chodzi o potrzebę odblokowania swoich uczuć i w tym aspekcie ta osoba wymaga przemian duchowych, tak? Ale też, żeby się mogła w pełni odblokować, no to miłość własna tutaj i zaufanie do samego siebie i kierowanie się intuicją. I teraz tak.
co się transformuje w wiadomościach u Was. Czyli to nie są wiadomości od tej osoby, tylko teraz Wasza podświadomość, co się tutaj u Was transformuje, jeśli chodzi o tą relację. Uważacie, że teraz nie jest właściwy czas dla Was? Być może teraz właśnie nie jest właściwy czas dla Was. Kłótnie jakieś były i teraz jesteście bardziej skłonni jednak nie kłócić się z tą osobą. Nie chcecie w dalszym ciągu tych kłótni. Unikacie tych kłótni. Wiecie, że te kłótnie do niczego tutaj nie prowadzą. Wasze życie bardziej zmieniło się od poznania tej osoby, czyli tutaj właśnie ta transformacja następuje, prawda, wskutek tej relacji. Może spotkaliście tą osobę właśnie celem uwolnienia tych lęków. Muszę wybrać między tobą a inną osobą. Aha, czyli tutaj ci kochankowie to też w wielu przypadkach wybór wasz może między tą osobą a inną, chyba że może też jest jakaś inna osoba w życiu tej osoby, tak? Ale być może też zastanawiacie się, czy się angażować. Jeżeli nie ma innej osoby, to może jest to w ogóle wybór w tej sytuacji, czy się angażować. Aha, i macie separację. Podczas naszej separacji uczycie się i rozwijacie każdego dnia i krok po kroku stajecie się osobą, na jaką ta osoba zasługuje. Dobra, a ta osoba? Nasza miłość porusza galaktykami. Ciężko mi otworzyć się przed tobą, czyli zamknięcie tej osoby, czyli wymaga ta osoba właśnie tutaj ten as mieczy, powiedzenia tej prawdy, odblokowania swoich uczuć. Czyli tu chodzi o odblokowanie uczuć. Jesteś światełkiem w tunelu, świeć dalej jasno, aby mógł wrócić do domu. I tutaj w niektórych przypadkach może chodzić o dom w sensie domu rodzinnego, a w innych przypadkach może chodzić o poczucie powinowactwa duchowego, jeżeli nie tworzycie rodziny, czy nie tworzyliście. Im bardziej uzdrawiasz się, tym mocniej odczuwam pragnienie ciebie. W zasadzie to i wy jesteście do uzdrowienia i ta osoba, tak? Więc im szybciej się uzdrowicie, tym większa jest szansa, że coś z tego będzie. I tak samo ta osoba, im szybciej ta osoba się uzdrowi, tym szybciej ta relacja będzie miała szansę bytu. I będzie mogła przebiegać harmonijnie. I czyli macie tą separację, tej osobie brakuje waszej obecności. I teraz tak. Z ukrytych aspektów, co dotyczy was. Wy macie rozpacz, samotność, poczucie bycia niekochanym, bezwartościowym i panikowanie. Więc to wynika z waszych lęków. To jest tutaj w tym księżycu i w dziesiątce mieczy. Więc dla was praca z uwolnieniem lęku, z samooceną. No i to panikowanie wynika z lęków, tak? Natomiast poczucie bycia niekochanym macie przez tą osobę, ale i bezwartościowym, bo może za bardzo uzależniacie swoje poczucie bycia wartościowym od reakcji tej osoby, tak, na siebie. I macie jakieś tu wyrzuty sumienia i mamy zrozumienie, wybaczenie i przeprosiny, więc wygląda na to, że wy jakieś macie tu wyrzuty sumienia, ale ja wyrzuty sumienia bardziej widzę u tej osoby, jeśli już piątka kielichów. Więc jeżeli ta osoba coś narozrabiała, no to zrozumienie dla niej i wybaczenie, a dla was przeprosiny. Brak sił, odrzucenie, złość, niestabilność. A u tej osoby? Czyli tu jeszcze macie jakieś takie poczucie odrzucenia przez tą osobę i
macie jakieś takie poczucie bycia niekochanym i bezwartościowym, ale to w dużej mierze to po części może wynikać właśnie z waszych lęków, tak, w tej sytuacji. Więc dla tej osoby skupienie się na pozytywach, za bardzo ta osoba negatywnie myśli, jest ważne. No niestety tak jest, że się te negatywne lęki, z tych lęków wynikają te negatywne myśli, a te negatywne myśli, jak się połączą z silnymi emocjami, mogą się niestety manifestować i potem obwiniamy los, a tak naprawdę sami możemy być sprawcami pewnych spraw. I u tej osoby chodzi o siłę wewnętrzną, ego i kontrola, więc ta osoba też ma dużo lęku, jeśli kontroluje. I ego też u tej osoby wymaga transformacji, jest silne. I u tej osoby jakiś dramat rodziny był w domu rodzinnym. Tutaj mamy też wypalenie. Szybko się ta osoba wypaliła czy wypala. I w ogóle niedostępność emocjonalna tej osoby, czyli tutaj mamy tą ósemkę kielichów w odwrocie, nieumiejętność odblokowania tych uczuć. I w tym aspekcie ta osoba się transformuje, żeby o tych uczuciach powiedzieć, tak? Natomiast jeżeli wy tworzycie rodzinę, mógł się wydarzyć skutek tych nieuzdrowionych aspektów w waszej rodzinie dramat. Jeżeli z tą osobą tworzycie bądź tworzyliście, albo jakiś dramat rodzinny w domu rodzinnym tej osoby rzutuje na jej zachowanie w relacji, ok? Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Trzymam kciuki za Waszą transformację i za transformację tej osoby. Mam nadzieję, że przebiegnie ona w sposób pozytywny, tak żebyście mogli tą relację harmonijnie tworzyć, to wymagacie wy uzdrowienia i wymaga ta osoba uzdrowienia, czyli u was lęk i to i samoocena, tak, bo to poczucie bycia niekochanym, bezwartościowym i to panikowanie się bierze z lęku i ta rozpacz. No jeżeli macie być dalej z tą osobą, no to wybaczenie dla tej osoby. A u tej osoby ta niedostępność emocjonalna i ego, tak? No i siła, czyli też zdarzało się najprawdopodobniej tej osobie niepanowanie nad emocjami wskutek jej własnych lęków, które ta osoba ewidentnie ma, więc u tej osoby też jak najbardziej lęki i samoocena i u tej osoby jeszcze wychodzi, no i kontrola, która wynika z lęku, no i jeszcze silne ego tutaj tej osoby było do tej pory przeszkodą. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, pozdrawiam, dajcie znać, jak to z Wami rezonowało. Trzymam kciuki za Waszą transformację, pozdrawiam, cześć i papa i przechodzę do układu numer 2. Tylko wezmę wiadomości, to zostawię. Albo już od razu to zrobię, żeby nie było. Dobra, za chwilę będzie dwójka. Już sobie odłożę. Tylko sobie poskładam. Ok. Nie mam tu za dużo miejsca.
Tak, prawie, prawie. Jeszcze tylko karteczki i już. Dobra, prawie jesteśmy w domu. Dobra, chyba możemy zaczynać. Witam, układ numer 2 Amazonit Ship. Zobaczymy, jak transformacja przebiega u Was. Zaczynamy od Was, a poniżej ta osoba, co aktualnie się transformuje Was i w tej osobie. Emotional freedom u Was. Czyli jakaś tutaj blokada u Was na emocjach. Lub uzależnienie emocjonalne od tej osoby. Dwie opcje widzę. Potem dolosujemy. U tej osoby kreatywność jest zablokowana chyba, czy była do tej pory, creativity. Dobra, dalej. No dobrze, wystrzeliło jak z procy. W dużej mierze jesteście empatami, wrażliwcami, get grounded. Czyli wymagacie uziemienia, praca z czakrą podstawy, kontakt z naturą i granice. Empaths, highly sensitive, connect with nature. Okay. A u tej osoby? Soul family, bratnia dusza to wasza jest, lub bliźniaczy płomień. Dalej. I wygląda na to, że obydwoje wymagacie uzdrowienia emocjonalnego, delfin. I tu jakieś lekcje macie z tą osobą. Soul, family, bratnia dusza, rodzina dusz. Powoli zaczynacie pokonywać trudności, overcoming obstacles, to są już tego chyba dalej, nie wiem, może przesunę, uda się? Uda się, fajnie. Możecie pokonać każdą przeszkodę, you can overcome anything, może macie teraz jakieś takie większe poczucie, że jesteście w stanie pokonywać te przeszkody. Tej osoby jakieś tutaj przebudzenie, to tak jak wieża i transformacja jest konieczna, oczyszczenie atmosfery i powiedzmy, że u tej osoby dopiero jest początek tej transformacji, bo gdzieś tam ten piorun jest dopiero na horyzoncie, prawda? Ale już się zaczęło. I
Siódemka buław, jakiś wasz upór i ego też się transformuje w tej sytuacji. Więc muszę sobie to przesunąć. Jakiegoś tutaj punktu widzenia nie chcieliście zmienić, jakaś uparta postawa wasza u tej osoby. I tutaj wojowaliście z tą osobą, tak? Choose your battles. Unikanie przemian duchowych, dobrze. Miało być chyba wszystko w pozycji, no, bezradność tej osoby, lęki i niezdecydowanie. Zaczyna się burza. Moi drodzy, zaczęła się burza niesamowita. Może nie będzie tak źle. Zajrzymy sobie u was do tej emocjonalnej wolności tu u góry. I u tej osoby, do tej kreatywności. I tutaj jest parę możliwości. Albo mieliście jakiś lęk przed zaangażowaniem się, że utracicie swoją wolność w tej karcie. To jest jedna możliwość. Albo bo mogliście mieć jakieś poczucie, że ten partner was tu ogranicza czy tłamsi. To jest jedna możliwość w tej karcie i że was kontroluje. Natomiast być może nie wszystko mówiliście tej osobie z lęku i w jakiś sposób coś ukrywaliście przed tą osobą, czy w jakiś sposób ją oszukiwaliście, czy nie mówiliście o swoich uczuciach, emocjach. Jeżeli nie, tu może chodzić u was o jakieś uzależnienie emocjonalne. To wychodzi jak gdyby u was, po waszej stronie, tak? To dolosujmy, zobaczmy, o który aspekt bardziej będzie chodziło. Czy o to, że nie potrafiliście się odblokować emocjonalnie w tej sytuacji? Czy czy o to, że baliście się utracić swoją wolność tutaj? Czy czuliście się jakoś kontrolowani? Czy baliście się, bo może to być powiązane z lękiem, tak? Tu jest ten zając. No raczej jest to powiązane z lękiem. Jakieś tutaj czarnowidztwo i lęki. I wskutek tego, wskutek tych lęków i czarnowidztwa, problem może z mówieniem o swoich uczuciach, albo właśnie lęk przed zaangażowaniem też może być. No w każdym razie jakaś blokada na emocjach, tak jakbyście nie potrafili odblokować emocji, czy nie pokazywali tych emocji z lęku. Albo ten lęk dotyczy właśnie jakiejś utraty wolności. I to tak jakbyście nadmiernie kontrolowali to, co czujecie i swoje emocje, tak? Z lęku w tej sytuacji. I to jest do transformacji. Bo przyczyną może być królowa kielichów w odwrocie. No właśnie jakby nie okazywanie uczuć, trzymanie je pod kontrolą, ale to może też wynikać z jakiegoś zawodu miłosnego w tej sytuacji lub wcześniejszego. Bo dwa razy jest siódemka też buław, czyli jakaś uparta wasza postawa w kwestii uczuć tutaj. I tłem tego może być wasz podświadomy lęk po części, a po części może być tłem tego jakieś rozczarowanie miłosne i wskutek tego utrata zaufania.
Bo może jest tak, że jakieś rozczarowanie miłosne wpłynęło na tą blokadę emocjonalną u was, ale może być jej tłem też jakiś podświadomy lęk. To jest u was, a u tej osoby ta kreatywność grzmi. A tutaj też mamy thunder u tej osoby, akurat tematycznie, bo tu też u tej osoby burza się zaczęła. A u tej osoby kreatywność. I tutaj skutek tego rozczarowania tkwicie w jakiejś upartej postawie i prawdopodobnie macie problem skutek lęków i czarnowictwa okazania uczuć tej osobie. Kreatywność u tej osoby z kolei. Ta osoba dobrze, żeby wyszła z jakiegoś pudełka myślowego i rozważyła inne podejście i postawę w tej sytuacji i żeby się też otworzyła na nieoczekiwane, czyli prawdopodobnie ta osoba ma skłonność do kontrolowania spraw, co wynika z jej lęku. Tam jest ta ósemka mieczy i może dlatego u was to poczucie bycia kontrolowanym przez tą osobę. Więc dla tej osoby tu chodzi o inne podejście i trochę poluzowanie tej kontroli w tej sytuacji, bo brakuje tej osobie spontaniczności i luzu. Być może wkradła się rutyna, bądź ta osoba podchodziła zbyt schematycznie, albo podchodzi zbyt schematycznie, nie szuka innych nowych dróg. Czyli jeżeli jeden sposób nie działa, to próbuje się innego, a ta osoba jak gdyby wałkuje cały czas ten sam sposób działania, czyli wali tą głową w mur i nie przynosi to rezultatu, tak? I jakieś ma ta osoba ograniczony sposób myślenia, czyli w jakimś pudełku myśleniowym ona siedzi. I przydałoby się, żeby ona się wykazała jakąś kreatywnością, czyli na przykład zabrała was do nowej restauracji, zobaczyła film, którego normalnie, który nie jest w jej stylu, żeby zobaczyć. Zjadła na przykład posiłek w ogrodzie zamiast przed telewizorem, czyli w jakąś rutynę ta osoba wpadła życiową albo tutaj w sytuacji z wami, tak? Możemy jeszcze coś dolosować. Czyli tak, kreatywność u tej osoby stoi pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o tą relację. Że być może na przykład, no nie wiem, ta osoba zawsze z wami spędza czas przed telewizorem. No to już taki przykład skrajny, tak? Nie szuka jakichś innych sposobów spędzania czasu. Nie szuka jakiś, nie robi tego, czego niezwykła robić, tylko jest przyzwyczajona do jakiegoś tam schematu, rutyny i to cały czas powiela, tak? I może to powielać w tej relacji, może to powielać w swoim życiu i wydaje jej się, że to jest okej, tak? Ale przydałaby się tu jakaś większa kreatywność tej osoby. Tak, i w tym sensie ta osoba nie pracuje nad sobą, jeśli chodzi o tą kreatywność i to jest przeszkoda też, jejku, ale grzmi, w budowie tej relacji, budowaniu tej relacji. I prawdopodobnie ten devil tu mówi o tym, że ta osoba ma jakieś uzależnienia, tak? Czyli na przykład jest uzależniona od komputera, czy od oglądania właśnie telewizji, bądź ma jakieś inne uzależnienia, które cały czas tłucze te schematy, te uzależnienia i nie wychodzi. Czyli wydaje mi się, że chodzi o jakieś uzależnienie tej osoby i ta osoba wpadła w jakąś uzależniającą rutynę i to jest do przetransformowania dla tej osoby. I tutaj u was nie dziwi mnie to get grounded, dlatego że macie królową kielichów, czyli uczuciowość, wrażliwość i dobrze by było się uziemić dla was, tak? Bo dlatego, że
macie skłonność do pomagania nadmiernie, do wczuwania się w cudzą sytuację, zapominając o sobie, więc powinniście i tam, i inni mogą was z tej energii wciągnąć z was tą energię, więc wymagacie cały czas odnowy tej energii, uzupełniania tych zasobów i możecie to robić poprzez kontakt z naturą, tak? Czyli na przykład chodzenie boso po ziemi, po trawie, medytowanie na łonie natury, czy przebywanie jak najczęściej, bo możecie się czuć często wydrenowani przez inne osoby, które po prostu ciągną z was tą energię, tak? Możecie ją oddawać nieświadomie innym, a potem czuć się wypruci. Możemy też coś dolosować do tego Get Grounded, ale zaczęło lać. No widziałam właśnie dzisiaj, bo sprawdzałam prognozy, że ma lać, no i leje. To dość, tak sobie właśnie myślałam, że pewnie wieczorem, no i jest. I tak się powoli zanosiło. Jeszcze czkawkę mam. Jesus. Chyba zamknę to okno zaraz, wiecie? Rycerz kielichów, tak. Czyli zakochani jesteście w tej osobie króla, ale też tu zawód miłosny jest. I jest ta emocjonalność wasza, takie marzycielstwo, ale też nie do końca potraficie powiązać to z realnym działaniem w swoim życiu. Jesteście takimi właśnie marzycielami. Poczekajcie moment. Muszę to zamykać okna, bo się po prostu wichura rozpętała. No dobra, momencik. Zarzucę jeszcze coś na plecy, bo się dość chłodno zrobiło po tym deszczu. Dobra, już wracamy. Czyli jesteście tutaj osobami bardzo uczuciowymi, takimi pełnymi empatii, wczuwającymi się, no i nie ma nic z tym złego, bo to jest dar dla innych, tylko że ci inni czasami nawet nieświadomie mogą ciągnąć energię z was i potem jesteście wypruci, więc na to tu należy uważać. I tutaj mamy informację, że oboje jesteście do uzdrowienia. To może być was bliźniaczy płomień, bratnia dusza, rodzina dusz. I teraz chcielibyśmy wiedzieć, co się transformuje w tej karcie, w tej osobie. Bo już wiemy, że kreatywność i jakieś uzależnienie tej osoby, tak? Że na przykład ona ciągle wskutek jakiegoś uzależnienia powiela jakieś czynności na przykład. Albo słowa ciągle te same mówi, albo ciągle te same rzeczy robi w kółko, albo ma jakieś tu konkretne uzależnienia i nie pracuje nad tym, tak? Czwórka była w odwrocie. A co? A co tu się transformuje w tej osobie? Tutaj mamy dziesiątkę buław w odwrocie. Co oznacza ta dziesiątka buław w odwrocie? Bo tu jakiś ciężar. Aha, dobra. You don't have to do it alone. Ok. Za dużo bierze ta osoba na swoje barki albo brała. Może chodzić o to, że za dużo obowiązków, za dużo pracy, za dużo jakiejś odpowiedzialności, ok? I to się transformuje, że być może zrzuca ze swoich barków jakiś ciężar. Czego dotyczy ten ciężar? Czy chodzi o pracę?
Tak. Więc ta osoba mogła brać jakieś dodatkowe prace ponadetatowe, prace dorywcze czy jakieś prace, bo pracuje nad swoją niezależnością finansową, której jeszcze nie ma. I to było nadmiernym obciążeniem, ale tutaj mamy you don't have to do it alone, czyli może ta osoba w jakiś sposób podzielić te obowiązki albo zmniejszyć te obowiązki, tak? Bo czwórka monet może się wiązać z jakimś niedoborem materialnym i skupieniem nadmiernym na... Czasami ona mówi o przywiązaniu do pieniędzy, tak? Czyli może być ta osoba mocno przywiązana do pieniędzy i chce dużo tych pieniędzy, tej niezależności, ale za dużo bierze na swoje barki. I tutaj albo trzeba by było podzielić te obowiązki, rzucić część obowiązków na kogoś innego, albo zrezygnować z części tej pracy, tak, dla tej osoby. I być może ta osoba właśnie to robi. Tutaj u Was prawdopodobnie macie poczucie jakiejś takiej większej mocy i siły woli do pokonania trudności, lub ta karta wypadła jako dla Was przypomnienie, że macie siłę, jesteście w stanie pokonać wszelkie trudności, jeżeli w to uwierzycie, tak? W tej sytuacji. Overcoming obstacles, you can overcome anything. O jakie trudności chodzi? Już wiemy, że się tutaj nie otwieracie na tą osobę, najprawdopodobniej wskutek zawodu miłosnego z nią lub przed nią, z kimś innym. I w tym aspekcie, jeżeli chodzi o okazywanie uczuć, tkwicie w jakimś uporze, w nieprzejednanej postawie, albo jeżeli chodzi o walkę o swoje uczucia, to napotkaliście na opór tej osoby, albo w tej chwili to jest wasz własny upór i niechęć do okazywania uczuć. Ale wygląda to jak zawód miłosny. Co to za przeszkody tu? Bo dwa razy jest ta siódemka buław u Was. Aha, obsesyjne myśli. Czyli te Wasze przeszkody to są lęki w tej sytuacji, a z tych lęków wynikają obsesyjne myśli. I tutaj być może zostaliście faktycznie zdradzeni bądź oszukani przez tą osobę w tej dziesiątce mieczy, bądź się sytuacja zakończyła między wami. Był koniec tej relacji w jakimś sensie, ale to nie znaczy, że... ale to nie znaczy, że życie nie toczy się dalej i że musi być też całkowite zakończenie tego, tak? Bo dziesiątki mówią o zakończeniach, ale mogą też mówić o obsesyjnych myślach, więc... Dolosujmy jeszcze jedną kartę. Jeżeli macie obsesyjne myśli w tej sytuacji, no to wystarczy uwolnić lęk, czyli pracować nad uwolnieniem lęku, a wtedy te obsesyjne myśli znikną. Jak zniknie lęk, to znikną obsesyjne myśli. A jeżeli zostaliście zdradzeni, oszukani przez tą osobę, to też nie jest koniec świata, prawda? Możecie się z tego pozbierać i możecie z tego żalu i braku zaufania wyjść. Wieża w odwrocie, aha. Dobrze, więc tu raczej chodzi o to, że coś się zakończyło między wami. I wy chcecie to odbudowywać, a jednocześnie sami bronicie się przed swoim przebudzeniem w tej sytuacji, wieża w odwrocie. Czyli tu bardziej chodzi o zakończenie tego, lub zostaliście tu oszukani, zdradzeni. Jest wasz zawód miłosny ewidentnie i jesteście to w stanie odbudować z tą osobą, ale na solidnych jakichś fundamentach, tak? Bo prawdopodobnie nie było to budowane na solidnych fundamentach z obu stron. Więc tu ewidentnie chodzi o jakieś zakończenie, że coś się zakończyło tutaj. Albo zostaliście właśnie oszukani, zdradzeni, bo się ta relacja zakończyła. I tutaj myślę, że nie chcecie zakończenia jej całkowicie, mimo iż coś tu się już posypało.
I jeżeli zostaliście zdradzeni, oszukani, no to nie znaczy, że każdy z was będzie zdradzał i oszukiwał. Ale tak czy inaczej dobrze by było zadbać o te granice osobiste tutaj, okej? I nie dawać siebie aż tyle. A co się transformuje? A jeżeli dawać, to też pamiętać o swoich potrzebach. A może zadbać właśnie bardziej o swoje potrzeby i odnawiać tą energię, tak? Uzupełniać ją, bo dużo tej energii mogliście tu stracić w tej sytuacji z tą osobą. I tu jakieś przebudzenie, tak? To jest właśnie, tu też jest ten piorun i tu też jest ten piorun. Sytuacja wymagała, jakieś rzeczy są do uprzątnięcia w życiu tej osoby. Może chodzi o to uzależnienie tej osoby, tym diable. Bo coś ta osoba robi nawykowo. Jest takie ładne słowo, kompulsywnie, jakieś kompulsywne zachowania mogą być tej osoby. Szóstka kielichów, tak? Być może transformuje się to, że ta osoba zaczyna sobie uświadamiać, że jesteście jej bratnią duszą. Szóstka kielichów, bo tutaj ta bratnia dusza wychodzi, prawda? Soul tribe, soul family. Jeśli nie jesteście razem, ta osoba może wspominać dobre chwile z wami, może za wami tęsknić w tej karcie. Aha, ale tu chyba będzie chodziło o wewnętrzne dziecko tej osoby jednak, bo coś z przeszłości na nią wpływa. No tak, zapewne, bo tu jest jeszcze ta ósemka mieczy, dobra. Czy ta osoba ma wewnętrzne dziecko do uzdrowienia? Tak. Tu jest to zaćmienie słońca, tak? Czyli ta bezradność, niezdecydowanie tej osoby w tej sytuacji wynika z przeszłości. Szóstka kielichów, czyli ta osoba wymaga, jej dziecko wewnętrzne domaga się uzdrowienia, w tym aspekcie ona wymaga transformacji, przebudzenia. Bo dlatego tutaj mamy stąd ta bezradność, helpless and hopeless u tej osoby. I przemiany duchowe są dla tej osoby konieczne, więc coś już się może ruszyło tutaj w tej osobie, bo mamy jaką transformację przechodzi. Gdyby ósemka mieczy była w odwrocie, nie pamiętam, czy ona tutaj początkowo była w odwrocie. Tak czy inaczej wymaga ta osoba uzdrowienia wewnętrznego dziecka i przejścia tych przemian. No i te uzależnienia jakiejś osoby. Jakieś uzależnienia tej osoby i jeszcze nie do końca ona pracuje nad tym, bo czwórka, bo to jest w zasadzie uzależnienia tej osoby i brak tej kreatywności, nadmierne skupienie na świecie materialnym, za dużo branie na siebie pracy, za duże skupienie na finansach, no i to wewnętrzne dziecko, tak? To są rzeczy do zrobienia dla tej osoby. No i wyjście z głowy, z lęków. Ale ta bezradność i ta mentalność ofiary u tej osoby jest powiązana z tym wewnętrznym dzieckiem. Tak, unikanie przemian duchowych, nieuwalnianie lęków, nieuzdrawianie się, śmierć w odwrocie. Nie w starych przyzwyczajeniach i nie kumanie jeszcze do końca, że nadszedł dla tej osoby czas zmian, tak? Ewidentnie jest to osoba do transformacji. I przywrócenia się do równowagi wewnętrznej, rycerz Mony dla tej osoby. Bo skutek tych swoich lęków za bardzo, tłem jest jakieś dzieci, inaczej jakieś dzieciństwo, tłem jest przeszłość tej osoby, szóstka kielichów, najprawdopodobniej dzieciństwo.
No i tutaj te sprawy finansowe, za dużo branie na siebie i te uzależnienia, jakaś rutyna, jakieś schematyczne działanie tej osoby w ogóle w życiu, i tutaj zapewne też się przekłada to na relacje z wami. Teraz zobaczymy sobie w wiadomościach, co się transformuje. Zaczniemy u was. Co się transformuje u was tutaj aktualnie? Co się dzieje na poziomie podświadomym u was? U was się transformuje ego, 2 razy 7 buław. Ok, czyli wy wymagacie transformacji ego. To ego macie 2 razy w tych 7 buław. I lęk. Wiecie, że macie lęk do pokonania, czyli u was ego i lęk. Dlatego te obsesyjne myśli, tam 10 mieczy, one wynikają z lęku. Chcecie jakoś naprawiać tą sytuację. Chcę sprawić, że znów się uśmiechniesz. Lub to jest wiadomość waszego wyższego ja do was, że wasze wyższe ja chciałoby, żebyście się znowu uśmiechnęli do życia. Odnalazłem samego siebie, gdy znalazłem ciebie. Czyli tutaj może być odbicie lustrzane w waszej relacji, czyli może być ta bratnia dusza tutaj, tak, lub ten bliźniaczy płomień, jak zwał, tak zwał. Odbicie lustrzane oznacza, że wszystkie lęki i wszystkie lęki, które macie, intensyfikują się poprzez tą relację. I nie zakochałem się w tobie, bo zawsze cię kochałem i zawsze będę, wam wyszła wiadomość. A ta osoba, więc tutaj skoro tak, to prawdopodobnie wspólne wcielenia macie. Nie zakochałem się w tobie, bo zawsze cię kochałem, zawsze będę. I może to być właśnie bratnia dusza, czy bliźniaczy płomień, tym bardziej, że tych płomieni tutaj sporo jest. Tutaj się nogi temu diabłowi palą, a tutaj ten as buław w formie płomienia. Nie as buław, tylko 7. Ta osoba jest zagubiona w waszych uczuciach, emocjach, których nie ogarnia. Jestem zagubiony, w waszej głębi można powiedzieć. Jestem zagubiony w oceanie, który jest z tobą, bo macie tą królową kielichów i jest w ogóle zagubiona w życiu. I jest tym samym zagubiona w tej relacji, tak? Zagubienie życiowe, helpless, hopeless. Bezradność życiowa. No, przekłada się na bezradność w tej sytuacji. Dalej. Jesteś tęczą w moim szarym życiu. Czyli ubarwiacie szare życie tej osoby. A jednocześnie możecie mieć na nią jakiś uzdrawiający wpływ, skoro tęcz. Wszystko, co mi powiedziałeś, wziąłem sobie głęboko do serca. Czy wzięłam? Jest wiele słów niewypowiedzianych między nami. Chcę rozmowy od serca, żebym mógł w końcu powiedzieć ci prawdę. Czyli jeszcze ta osoba o swoich uczuciach nie powiedziała wam. Czy jakieś prawdy wam tu nie wyjawiła? Może chodzić o uczucia? I ta osoba odeszła z lęku, wycofała się z lęku. Tu ma być man on the moon. Tu miał być księżyc, a wyszło mi jakieś G, ale jak się przyjrzałam, to stwierdziłam, że to jest the man on the moon. The man on the moon. Czyli człowiek pochylony na księżycu, tak? Czyli chodzi o te lęki. Czuję się jak idiota, odchodząc w ten sposób. Jesteś wszystkim, czego chciałem i oczekiwałam. Wszystko to niszczę, bo się boję, tak? Czyli tutaj odbicie lustrzane, bo wy macie lęk w tej sytuacji i ta osoba ma lęk w tej sytuacji. A w ukrytych aspektach jednak chyba ściągnę to sobie zarzuciłam, bo mnie coś się klei. Teraz ta burza przeszła. Dobra. Gdzie są ukryte aspekty? Tu. O nie, jeszcze grzmi, ale gdzieś dalej.
u was mamy brak sił, odrzucenie, złość, niestabilność. To są wasze aspekty. No oczywiście macie, znaczy poczuliście się odrzuceni przez tą osobę. Możecie mieć też lęk przed odrzuceniem do przepracowania. A złość też wynika, te emocje negatywne. Negatywne czy nie negatywne, każda emocja jest po prostu emocją. Emocje, które odczuwacie tutaj, czy odczuwaliście typu złość, no to też są powiązane z waszym lękiem. I jakiś cykl się kończy karmiczny tutaj w tej relacji, bądź w waszym życiu. Zakończenie cyklu, 3 dziewiątki. I mamy tu projektowanie lęków, czyli projektujecie swoje lęki na tą osobę, w związku z tym ból i cierpienie, lekcje dla duszy. Czyli macie lekcje tutaj obopólnie, bo z bratnią duszą są lekcje, tak? Głównie lekcje, rozwój duchowy ta osoba. Ma wyrzuty sumienia, zrozumienie, wybaczenie, przeprosiny, czyli ta osoba ma wyrzuty sumienia. Tutaj wy macie tą królową kielichów w odwrocie. Coś ta osoba narozrabiała, tak? Więc tutaj, jeżeli mielibyście z nią nadal być, to zrozumienie dla niej i wybaczenie, a z jej strony przeprosiny. Może ta osoba właśnie chce wybaczenia, zrozumienia z waszej strony. Dla tej osoby miłość własna, akceptacja, misja duszy, duchowość, pasja i jedność. Czyli ta pasja, miłość tu jest, ale brak tej jedności między ciałem, duchem i umysłem, bo co innego ta osoba czuje, co innego mówi, prawda? Jest wiele słów i co innego robi. Jest wiele słów niewypowiedzianych między nami, chcę rozmowy od serca, żebym mógł w końcu powiedzieć ci prawdę. I chodzi o to, żebyście się obydwoje przywrócili do harmonii wewnętrznej, czyli uwalniali lęk. Jak pouwalniacie obydwoje swoje lekcje, lęki, projektowanie lęków, to zniknie ten ból i cierpienie, te obsesyjne myśli. I być może właśnie ten cykl taki, tej szarpaniny się tutaj właśnie kończy. Jeśli chodzi o tą relację i pora na bardziej konstruktywny cykl w waszym życiu. U was jeszcze do transformacji ego jest w tej sytuacji. Moje ego cię nie rozpoznaje. Czyli też przed okazaniem uczuć tej osobie blokuje was ego dodatkowo, oprócz lęków. Więc wszystko zależy, czy przepracujecie, uwolnicie lęki, czy popracujecie nad miłością własną, czy wykażecie zrozumienie dla tej osoby, bo ona tego chce, czy potraficie jej wybaczyć. Być może czekacie na jakieś przeprosiny ze strony tej osoby, jeszcze się jej nie doczekaliście, a może wam się należą właśnie. I tu może być tak, że może ta osoba myśli o tych przeprosinach, a może należałyby się wam, tak, te przeprosiny ze strony tej osoby. No i ta integracja wewnętrzna, ciało, duch, umysł, bo pasja jest i ta miłość tu jest, ale brakuje tej harmonii i wam, i tej osobie, dlatego ta relacja nie mogła być harmonijna, ale może być harmonijna, jak popracujecie nad tymi ukrytymi aspektami. Ok, dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam was, dajcie znać, z kim to rezonowało. I zbieram się do numer 3, pozdrawiam i do następnego razu. Trzymam kciuki za waszą transformację i za transformację tej osoby. I może już pozbieram potem na koniec dwójkę i trójkę, bo już chyba nie mam siły teraz tego zbierać. Nie chce mi się. To lecimy od razu z tą trójką. Witam układ numer 3, Wolf, kryształ górski. Zobaczymy, co u was, jak przebiega u was transformacja. Zaczynamy. Compatibility u was. Kompatybilność, tak? A u tej osoby.
ta compatibility wyszło w odwrocie, czyli coś tutaj, jakiś brak kompatybilności z waszej strony z tą osobą. To tak jak trochę jakby ktoś tu latał wyżej, a ktoś niżej, prawda? Nie latacie na tym samym poziomie, tylko ktoś niżej, ktoś wyżej, ale serduszko tutaj jest. W drodze pomiędzy serduszka są. Nie robię tego w odwrocie, choć to wyszło w odwrocie, bo już powiedziałam, że nie robię w odwrocie, to nie robię. Reparenting yourself, ok. Dla tej osoby zatroszczenie się o swoje wewnętrzne dziecko i teraz ta osoba mogła się wychowywać bez rodzica albo nie miała dostatecznej opieki rodzicielskiej i musi teraz sama stać się dla siebie rodzicem. Czyli już tu widać, że dla tej osoby będzie praca z wewnętrznym dzieckiem do zrobienia. I w jakimś sensie tutaj nie czujecie się kompatybilni z tą osobą właśnie. Tak jakbyście mieli poczucie, że jest jakaś niekompatybilność. Tutaj zobaczymy, ja zajrzę potem do tych kart. I jeszcze będę dolosowywała i dalej lecimy. To już sobie gdzieś tutaj chyba odłożę, tak? To mi nie będzie potrzebne, dobra. Answer the call. What is your call calling you to do dla was? Ale to było też w odwrocie, tak jakbyście nie odpowiadali w pełni na wezwania swojej duszy, tak? Bo to było w odwrocie. Potem dolosujemy tę osobę. Inner temple devotion tuned to the... Dla tej osoby tutaj postępowanie zgodnie z sercem i poświęcenie w tej sytuacji. I tutaj możecie mieć bliźniaczego płomienia, widzicie? Czy bratnią duszę, czy odbicie lustrzane, jak się patrzy. Bardziej odbicie lustrzane, bardziej bliźniaczego. Teraz pozamykałam te okna i zaczynam się tutaj kleić, ale nie wiem, czy otwierać, to się boję. Znaczy nie boję się burzy, ale nie wiem w sumie. Może już jakoś damy radę, a może otworzę jednak, słuchajcie, poczekajcie moment. Bo już ta burza minęła, to chyba nie. No, tak chyba przeszło gdzieś dalej. Jeszcze mnie tylko ta mucha latająca tu trochę denerwuje, ale ignoruję ją. Udaję, że jej nie widzę, bo nie mam wyjścia, nie będę za nią teraz ganiał. Dobrze, i teraz tak dalej. Czyli u was jakieś poczucie bycia niekompatybilności z tą osobą, jakiegoś niezgrania macie. Tak jakbyście byli na jakichś innych levelach, tak? Czyli mieli poczucie, że wy latacie wyżej, a ta osoba niżej lub odwrotnie.
Widać, że to nie jest na tym samym poziomie, tak? Dobrze, ale zaraz do tego przejdziemy. Tutaj w ogóle jakaś taka podobna kolorystyka na waszej karcie i na karcie tej osoby. Nie wiem, czy tu w tej talii zawsze tak jest? Nie. Widzicie to? Jaka tu jest podobna kolorystyka na tej karcie u tej osoby? Czyli tutaj odbicie lustrzane macie z tą osobą. Ewidentnie. Bardzo podobne są graficznie, kolorystycznie te karty. Ok, zauważ, dla was zaufaj, że tu jest boski plan i na razie macie wrażenie, że jest posucha w tej sytuacji, tak? Posucha, ale i że długa droga przed wami i że nie wiecie, że to jest jak przejście przez pustynię, tak? Desert passage, ale dla was jest zaufanie tutaj, jest boski plan w tej sytuacji, czyli wszystko w swoim czasie. Może zaczęliście właśnie ufać bardziej w ten boski plan w tej sytuacji. Aha. U tej osoby Watching Clouds w odwrocie, czyli dla tej osoby jest potrzeba wyspać się, zrelaksować i wyluzować i na hamaku patrzeć w niebo, czyli za dużo spięcia, czy za dużo zapracowywania się u tej osoby, czy za dużo myślenia na przykład, co mogło ją wydrenować z energii, bo też może męczyć, prawda, siedzenie w głowie i myślenie, albo praca. Albo w ogóle spinała się ta osoba za bardzo w tej sytuacji i teraz może to się transformuje, że wyluzowała, tak? Lajbekres, że staje się bardziej wyluzowana w tej sytuacji ta osoba i... Którą talię jeszcze? Aha, tutaj Psychic Tarot of Hearts, okay. O, jakie to gorące, Jesus. Aha. Dla was jeszcze otwarcie czakry korony, bo macie czakrę korony w blokadzie, czyli nie słuchacie intuicji i nie do końca macie dobre połączenie, znaczy połączenie macie, ale nie do końca, jakby wam to powiedzieć, że nie słuchacie intuicji. Właśnie, bo to jest powiązane z tym, nie do końca macie zaufanie w boski plan. Czy nie mieliście do tej pory, tak? Czyli tutaj czakra korony, wiara i zaufanie w ten boski plan, to jest dokładnie to. A u tej osoby? Ego. Prawdopodobnie ta osoba ma ego, ego tej osoby się transformuje, ego ma do przetransformowania. Prawdopodobnie ta osoba chciała być górą, zawsze postawić na swoim, udowadniać, że ma rację i to się aktualnie transformuje, to jest do przetransformowania. Mogły być też jakieś manipulacje, mind games, bądź jakaś taka chęć wygrywania za wszelką cenę, żeby być górą, albo działanie na zasadzie wszystko albo nic, ok? Ale my się zajmiemy teraz najpierw
tutaj tym, czyli zobaczymy tą kompatybilność, a właściwie jej brak, że macie poczucie, że brak kompatybilności między wami. Dobrze. I teraz tak, prawdopodobnie wy albo ta osoba, raczej wy nie wiecie, czego dokładnie chcecie od życia i za bardzo fantazjujecie. Może za bardzo szukacie zabawy w swoim życiu. Może nie do końca wiecie, czego chcecie od życia. Wy lub ta osoba, i w tym sensie brak tej kompatybilności. Również może być jakiś brak szczerości wasz lub tej osoby co do aspiracji i tutaj planów, jeżeli chodzi o tą relację. Czyli na przykład jedna osoba może wiedzieć, czego chce od tej relacji, druga nie, niekoniecznie, i w tym sensie, albo na przykład jedna osoba wie, czego chce od życia, a druga nie wie, i w tym sensie brak tej kompatybilności. I w tym sensie ta relacja wymaga poprawy, żeby ta kompatybilność to była większa. Być może jesteście skupieni zbytnio na sprawach powierzchownych za bardzo. I zdaje się, że najpewniej wy nie wiecie do końca, jaki typ osoby czy jaki styl życia chcielibyście prowadzić. I jaki jest najbardziej kompatybilny z wami, albo ta osoba nie wie, ok? Możemy coś dolosować. W jakim sensie wy się nie czujecie kompatybilni z tą osobą? Bo może być tak, że wy wiecie, czego chcecie od życia, ta osoba nie, albo odwrotnie. Może być tak, że jedna z was wie, czego chce od tej relacji, a drugie nie wie, tak? Czyli tutaj jest różnica, brak tej kompatybilności. Macie poczucie, że nie jesteście ze sobą kompatybilni, że czego innego wy chcecie, oczekujecie, czego innego ta osoba. W jakim sensie to brak tej kompatybilności? Mamy tak, giermek monet w odwrocie, że ktoś nie okazuje uczuć. Wy lub ta osoba, możecie mieć takie poczucie, że ta osoba wam nie okazuje uczuć, czy nie wspiera was, albo sami możecie nie okazywać uczuć tej osobie i nie wspierać jej w tej sytuacji. Może chodzić o okazywanie uczuć, że jedna osoba okazuje, druga nie, że na przykład jedna osoba wspiera drugą osobę, czy ma poczucie, że wspiera, a druga nie. W tym aspekcie i coś jeszcze? W niektórych przypadkach może chodzić o to, że jedna osoba jest wierna, a druga nie też. Dlatego, że giermek monet to jest wierność i gotowość służenia pomocą, a to jest w odwrocie. Więc może sugerować niewierność jednej osoby lub brak gotowości do służenia pomocy drugiej osobie, że jedna osoba jest gotowa służyć pomocą, a druga nie. I w tym sensie brak tej kompatybilności, lub chodzi na przykład o okazywanie uczuć, że jedna okazuje, a druga nie, a na przykład dla drugiej nie jest to ważne. I co jeszcze? I w związku z tym jest konflikt, czyli jest jakby różnica interesów, tak? Niekompatybilność. Czego innego chcecie wy, czego innego ta osoba, i jakieś walki wskutek tego mogą tu być. Że macie poczucie, że nie ma tej zgody, że są te walki, jest konkurencja i niezbieżność celów, tylko rozbieżność celów, tak? W tym sensie macie takie poczucie. Z kolei ta osoba musi zadbać o swoje wewnętrzne dziecko, bo albo się wychowywała
bez rodziców, czy bez jednego z rodziców, albo ci rodzice nie dbali o nią i musi teraz zadbać sama o siebie, tak? Reparenting yourself. Możemy też zajrzeć. Czyli praca z wewnętrznym dzieckiem dla tej osoby. Zadbanie o siebie, czyli wejście w rolę rodzica dla samego siebie teraz, tak? Czyli jakby zatroszczenie się o samego siebie, czy wejście w rodzica, wejście w rolę rodzica samego siebie, reparenting. Emocjonalne zranienia ta ma, Boże, emocjonalne zranienia ta osoba ma i rozczarowania z dzieciństwa, ok? I w dorosłym życiu tej osoby stare rany mogą blokować ją i może ona powielać niezdrowe wzorce relacji. To jest do przetransformowania w tej osobie. I wiadomo, że nie można już odwrócić tego, co się wydarzyło w przyszłości. I ta osoba może mieć takie poczucie ciężaru emocjonalnego w związku z tymi wydarzeniami, ale może nie wiedzieć, jak sobie z tym poradzić. I nie zawsze chodzi o przemoc domową, ale może na przykład chodzić na przykład, taki przykład to jest, że rodzic na przykład utkwił w szpitalu, wylądował w szpitalu w czasie twoich urodzin. Albo musiał więcej czasu w tym szpitalu spędzić i na przykład nie mogła ta osoba z tym rodzicem być, bo na przykład rodzic został przytrzymany w szpitalu. Ale może chodzić na przykład też o rodzeństwo, które zawsze było lepsze w szkole niż na przykład ta osoba. Więc to nie zawsze musi chodzić o przemoc w rodzinie. To są dwa przykłady podane. Już cokolwiek to było, ale coś było nie tak, tak? U tej osoby i chodzi o wewnętrzne dziecko. Musi ta osoba zadbać o siebie, wejść w rolę rodzica. Zresztą tak się pracuje z wewnętrznym dzieckiem, że wchodzi się w rolę rodzica samego siebie. Chyba to jest z tego, co kojarzę. Co się zorientowałam, jedna z metod pracy z wewnętrznym dzieckiem. Czyli to wewnętrzne dziecko u tej osoby wymaga zaopiekowania się, ok? I to jest dla tej osoby do zrobienia, czyli głębokie uzdrowienie i połączenie z tym wewnętrznym dzieckiem. I to by pomogło, this will help you to be more open to love and being. I to by tej osobie, czyli nawiązanie kontaktu, czy uzdrowienie tego wewnętrznego dziecka tej osobie pomogłoby być bardziej otwartym na miłość i też na przyjmowanie tej miłości, bo ta osoba ma problem z okazywaniem uczuć i w ogóle z przyjmowaniem od kogoś tej miłości. To jest problem tej osoby, dlatego tu jest ta niekompatybilność, bo wy możecie nie mieć takiego problemu. I skutek tego ta niekompatybilność, prawda? Dlatego ten giermek monet tu jest w odwrocie, że ta osoba nie potrafi wam tych uczuć pokazać i w tym sensie jest ta niekompatybilność, nie wspiera was w tej sytuacji. Nie okazuje wam uczuć, o to chodzi. Więc ta osoba... Dla tej osoby praca, transformacja polega na pracy z wewnętrznym dzieckiem. Tutaj ten answer the call był u was w odwrocie. Tak jakbyście nie słuchali swojej duszy w tej sytuacji. Nie odpowiadali na wezwanie swojej duszy. W jakim sensie? Wypadła szóstka buław i as monet w odwrocie, ale może to przypadek. Zobaczmy. Tu nie ma potrzeby dolosowywać, bo wiadomo o co, come on. To jedziemy tam do góry.
Jesus. Jakieś tutaj poddawanie się w tej sytuacji wasze i poczucie klęski. Piątka mieczy w odwrocie. Może powinniście zawalczyć o tą osobę? Nie wiem jeszcze dokładnie, o co chodzi. Jeżeli nie odpowiadacie na jakieś wezwanie tutaj. Jesus, co się dzieje tam za oknem? UFO przyleciało czy co? Piątka kielichów bokiem, tak. Piątka kielichów bokiem. Piątka mieczy w odwrocie. Jakieś poczucie tutaj macie, że mleko się wylało i tak jakbyście nie podążali za swoim sercem i nie walczyli o tą osobę. Coś takiego. Mogę jeszcze, bo piątka kielichów bokiem. Jesus. Znowu ten as monet. Więc prawdopodobnie chcecie nowego początku z tą osobą, ale mogliście się poddać, uznać, że to koniec. Że mleko się właśnie wylało. A co tu jeszcze jest? Gwiazda w odwrocie. Aha. Gwiazda w odwrocie informuje nas, że wymagacie... Może informować nas, że... Raz, że ona mówi tu o powinowactwie duchowym między wami. Mamy tutaj tego bliźniaczego, najprawdopodobniej płomienia, odbicie lustrzane czy bratnią duszę. Jak zwał, tak zwał. Ale... Tutaj mówi w tym aspekcie, mówi w kontekście tych kart, mówi o braku wiary waszej, jakimś poddawaniu się, że macie poczucie przegranej i nie wierzycie, że coś, że ten nowy początek jest jeszcze możliwy i jednocześnie nie wierzycie w siebie w tej sytuacji. W tym sensie nie słuchacie swojego wnętrza, tak? Bo ten answer call był w odwrocie. A ta osoba tak jak gdyby nie słuchała swojego serca również, bo no skoro macie odbicie lustrzane, to może być tu podobna sytuacja, tak? Jesus, zaraz. Aha, bo to jest answer the call, a tu jest... Devotion tuned to the portal of your heart. Okay. Mm-hmm. Czyli tak, może być zablokowana czakra serca u tej osoby. Tu mieliśmy, że ona nie okazuje wam tych uczuć, prawda? Dlatego, że ta czakra serca może być zablokowana wskutek tych doświadczeń z dzieciństwa u tej osoby. Czy... Najprawdopodobniej tak jest. U was parę możliwości. Albo u was są przeszkody materialne i albo u was są przeszkody materialne przeszkodą w tej sytuacji. Piątka monet w odwrocie i nie jesteście skupieni na uczuciach, tylko na świecie materialnym. Druga informacja, jest kryzys w tej waszej relacji i tak samo jak ta osoba, brak nadziei, tutaj brak nadziei, brak wiary i brak wiary, mało was wiary w to i nie wspieracie tej osoby w tej sytuacji i nie bierzecie ryzyka ratowania tego na siebie, tak samo jak ta osoba. I w tym aspekcie ta osoba nie słucha swojego wnętrza, a wy swojego serca, tak? Czyli tutaj macie akurat to odbicie lustrzane, bo tutaj jest ta niekompatybilność, ale tutaj w tym aspekcie to macie identyczną energię. Możecie również wy niepotrzebnie obwiniać o sytuację tą osobę, wy, zaraz, ta osoba, tak? Ta osoba może obwiniać was, a że tak, ta osoba nie bierze ryzyka ratowania tego, a wy też nie. Nie zaczynacie od początku, bo nie macie wiary w to lub wiary w siebie, ok? W tym aspekcie tu macie właśnie to odbicie lustrzane, czyli zachowujecie się identycznie. Dodatkowo ta osoba może... raz, że nie ratuje tego, ma, no ma mało, no identycznie,
Identyczna energia. Mogę jeszcze coś dolosować. Czyli akurat tutaj jesteście kompatybilni na tym poziomie, bo tu nie do końca. Może być też tak na przykład, że wy też macie coś, jakąś sprawę z dzieciństwa, ale może bardziej potraficie się o siebie zatroszczyć niż ta osoba. Czy lepiej potraficie sobie z tym problemem radzić niż ta osoba. Też może być, ok? Skoro to odbicie, ale tutaj ewidentnie jest odbicie. W tym aspekcie braku wiary i nieratowania, że obydwoje nie wierzycie, macie mało nadziei i dlatego nie ratujecie tego i w tym aspekcie nie słuchacie swojego serca, ani ta osoba, ani wy. Więc to jest dla was też ta transformacja tutaj, tak? Kolejny stopień, co mamy? Przywrócenie się do równowagi. I tutaj też może chodzić o aspekty finansowe u tej osoby, bo mamy same monety, tak? Jesus, piątka monet w odwrocie, dwójka monet w odwrocie, szóstka monet. I teraz może być podwójna informacja, czyli za bardzo skupienie na finansach u tej osoby i wskutek tego niesłuchanie serca. A druga informacja, blokada na czakrze serca i wskutek tego brak równowagi wewnętrznej. Ok, i jedziemy dalej. Tutaj u was zaufanie w boski plan. Może zaczynacie bardziej ufać w boski plan w tej sytuacji. Jest kryzys, jest posucha, nic się nie dzieje. Nie wiadomo, co będzie. Nie wiadomo, gdzie ta droga prowadzi. Wydaje się to długa i ciężka droga do przejścia, tak? Przejście przez pustynię z tą osobą. I jednocześnie nawet ta czakra korony w odwrocie mówi o braku wiary. Gwiazda w odwrocie, czakra korony w odwrocie, brak wiary u was, tak? Dobra. Przemiany duchowe i teraz to ewidentnie odejście od uczuć, odejście od tego, co się czuje, pragmatyzm życiowy i brak zaufania u was i może być u was też przeczucie, że ta osoba kogoś ma, przeczucie zdrady, tylko ciężko wam to udowodnić, przeczucie, że jest trzecia osoba, możecie mieć w tej ósemce kielichów, ale jest to też karta brama. I mówi ona o przemianach duchowych, czyli wam potrzeba więcej zaufania, że jest tutaj jakiś boski plan w tej sytuacji. Bo tutaj jest bardzo dużo u was brak wiary, prawda? Brak zaufania, odejście od tych uczuć, pragmatyzm życiowy. Jesus, rozwalają mi się karty. Znaczy rozwalają, wyłamują mi się z... I brak działań, zniechęcenie, giermek buław w odwrocie. I z drugiej strony też nie musicie jakoś specjalnie podejmować, no nie podejmujecie ich, ale też nie musicie, znaczy nie podejmujecie ich, bo weszliście w pragmatyzm życiowy. Możecie też nie podejmować działań, bo macie przeczucie, że ta osoba kogoś ma i to też was może tu blokować. Ale przede wszystkim to, że nie działacie tutaj i nie podejmujecie działań, wynika z braku zaufania w sytuację. Z braku zaufania, braku wiary w sytuację. I to samo czakra korony w odwrocie. Czyli u was ten aspekt wiary w siebie i wiary w to, no chyba, że was blokuje jakaś trzecia osoba w tej ósemce kielichów. Jeżeli nie, to możecie mieć poczucie, że ta osoba kogoś ma i nie macie do niej zaufania na przykład. Też jest możliwe, tak? Tutaj.
znowu się rozpadało i teraz królowa mieczy oznacza, że macie jakieś gorzkie doświadczenia z tą osobą bądź życiowe i że za bardzo się kontrolujecie, stoicie właśnie na straży i jesteście gotowi odcinać wszelkie bullshity tutaj w tej sytuacji. Chcecie też usłyszeć prawdę od tej osoby, ale przede wszystkim nadmiernie się kontrolujecie, czyli blokujecie sobie czakrę korony tutaj, tak? W tej królowej mieczy. I staracie się właśnie zachować pragmatycznie, trzeźwo, logicznie w tej sytuacji, bo prawdopodobnie no, dostaliście już po tyłku od życia lub od tej osoby, bądź od innych osób, tak? W tej królowej mieczy. I jesteście albo rozczarowani w tej sytuacji, może być rozczarowanie, a z kielichów w odwrocie, albo niegotowi na tą miłość, w sensie braku wiary w to i nadmiernej kontroli, tak? Dobrze, i to jest do transformacji u was. U tej osoby prawdopodobnie więcej luzu mimo wszystko, a jeżeli brak jej było luzu, to może chodzić też o zapracowywanie się, to trzeba więcej wypoczynku, w sumie są wakacje, tak? No chyba, że uważacie, że ta osoba za bardzo jest wyluzowana i za bardzo leniuchuje i relaksuje się i brak działań. Ale chyba nie o to chodzi. Dobrze. Dwójka kielichów. Ciekawe. Chyba, że ta osoba jest bardziej skłonna teraz do budowy tej relacji tak na serio. Tej dwójce kielichów. No również ta dwójka kielichów mówi o tym powinowactwie duchowym. Tutaj wyjątkowości tej relacji. Tak samo jak gwiazda. I tutaj ten inner temple, tak? No słońce w odwrocie to dalej nam mówi o konieczności transformowania jej wewnętrznego dziecka, czyli wracamy do pierwszej karty, tak? Czyli brak luzu u tej osoby był spowodowany stres. W tej sytuacji był powodowany tym wewnętrznym dzieckiem, też jakimś takim poczuciem właśnie wyjątkowości waszej relacji. I też u tej osoby może być pragnienie takiej miłości sentymentalnej do grobowej deski, tak? W tej dwójce kielichów. Lub u was. Więc tutaj jest informacja, trochę mi ta dwójka kielichów, bo gdyby to było tak, to, ale ta dwójka kielichów trochę mi tutaj może dolosujemy do tej dwójki kielichów jeszcze, bo jak gdyby to słońce w odwrocie z tym, to okej, okay, tak, że jeżeli jej brakowało luzu i spokoju, to dlatego, że to wewnętrzne dziecko ma nieuzdrowione, jeżeli się spinała nadmiernie. A ta dwójka kielichów? W jakim aspekcie się transformuje ta osoba, jeśli chodzi o dwójkę kielichów? Bo tutaj ewidentnie ta osoba wymaga uzdrowienia emocjonalnego, jeszcze niedojrzałość emocjonalna, chyba że właśnie przerabia to wewnętrzne dziecko i dojrzewa do tej relacji powoli, tak? Dwójka kielichów, chyba że o to chodzi. Zaraz zapytam wahadłem. Brak równowagi emocjonalnej, więc może też chodzić o przebaczenie tutaj, że jest konieczne przebaczenie, ale to ewidentnie chodzi o emocje tu w tych dwóch kartach, ale ta karta mi bardziej znowu pasuje do tej, a nie wiele mi mówi znowu o tym.
że ta osoba jest do uzdrowienia emocjonalnego i musi się przywrócić do równowagi wewnętrznej, to ja już wiem. A to dwójka kielichów. Coś mi ostatnio te trójki dają w tyłek za bardzo. Może dlatego, że jak myślę, że już trójka i się wyrobię zgrabnie, to... Gorzkie doświadczenia, brak zaufania do tego, co się... Aha, dobra, okej. Dobra, już kumam. Zakumałam. Więc wiemy, że ta osoba jest do uzdrowienia emocjonalnego, że to wewnętrzne dziecko to na 200%, tak? I tutaj się ono transformuje w ten sposób, że ma więcej teraz zaufania do tego, co czuje. I wie ta osoba, że wasza relacja jest wyjątkowa, tak? Ta dwójka kielichów. I też chce ta osoba tej takiej, powiedzmy, miłości sentymentalnej i chce, jest bardziej gotowa, mimo swoich lęków, przyjąć tą propozycję od was, jeśli chodzi o budowanie tej relacji, niż wcześniej. I bardziej się wyluzowała, czyli jak gdyby wychodzi z tych lęków tutaj, tak? Czwórka kielichów. Ale... Oczywiście to nie jest jeszcze zrobione na 100%, bo dalej to wisi tu, tak? Czyli to jest w procesie transformacji. No i tutaj być może chciała stawiać na swoim, działała na zasadzie wszystko albo nic, stosowała jakieś gry umysłowe, mind games w tej sytuacji, nie dawała wam dojść do głosu. Cokolwiek to było tutaj, tak? Tutaj może chodzić o transformację ego u tej osoby. Win or lose. Czyli walcz albo uciekaj, tak? Taki tryb. Do transformacji u tej osoby. No chce ta osoba być z wami, ale to jest walka o dominację. Więc chciałaby ta osoba być z wami, ale chce, żeby ta relacja przetrwała, ale na jej warunkach, tak? I jednocześnie ukrywanie swoich emocji, uczuć właśnie, dlatego że ten lęk jej towarzyszy, tak? Ale najprawdopodobniej ona... też wychodzi z tego ego tutaj i jednak zaczyna lepiej mimo wszystko panować nad swoimi emocjami, dlatego że to jest umiejętność powożenia pojazdem, czyli zaczyna bardziej rozróżniać dobro od zła i prawdopodobnie ta osoba wie, że nie tędy droga, znaczy zaczyna rozumieć, że nie tędy droga i zaczyna się równoważyć bardziej i chce ta osoba, żeby ta relacja przetrwała, tak? Ale może maskować to i przejść do ataku w najmniej spodziewanym przez was momencie w tym rydwanie. Jest to karta działania, więc jest to walka o przetrwanie relacji, ale też i dominację w niej. Natomiast wydaje się, że tak czy inaczej ta osoba zaczyna wychodzić z tych lęków. Nie do końca ma tą równowagę wewnętrzną jeszcze. Nie do końca to ratuje, nie za dużo ma nadziei. Ale mogą być też dochodzić aspekty finansowe u tej osoby też tutaj w tych. Może być tak, że w tym aspekcie tego wygrywania za wszelką cenę ona zachowywała się powierzchownie i lekkomyślnie. Trójka kielichów jest w odwrocie, który może sugerować powierzchowność i lekkomyślność tej osoby, jeśli ona stosowała tu jakieś dziwne ruchy, tak, w tej piące mieczy, jakieś gierki, to robiła to z lęku i z jakiejś chęci dominacji, tak, kontroli. Co oznacza ta trójka kielichów w odwrocie tu? A królowa monet, głupiec, dobra.
Jeżeli wcześniej zachowywała się powierzchownie i lekkomyślnie w tej sytuacji lub miała skłonność do trzecich osób, to wychodzi z tego, bo tu zależy, bo to może być powierzchowność, lekkomyślność albo czy właśnie za bardzo chęć zabawy jakiejś, może też za bardzo chęć zabawy, już może nie wiem jak to ująć, bo już zmęczenie mnie dopada. Albo chodzi o powierzchowność i lekkomyślność w tym aspekcie stosowania tych gierek tutaj. Albo może skłonność do trzeciej osoby się plątały. Albo za bardzo powierzchowność, lekkomyślność, skłonność do zabaw. To teraz bardziej skłonna myśleć o stabilizacji. Królowa monet. I myśli też o nowym początku, tak? Może też być ten full głupiec jako w ogóle transformacja właśnie tej osoby i nowe podejście tej osoby, tak? Królowa monet, że więcej ciepła, więcej opiekuńczości, więcej dojrzałości. Więc to nie wygląda to najgorzej, jeśli chodzi o tą transformację. I teraz wiadomości, co się dzieje. Jejku, gdzie ja mam te wiadomości? Jesus. No. Co się dzieje na poziomie podświadomym w tej osobie. Chcę powrotu do ciebie, więc ta osoba chce powrotu do was. Może nie mówić o tym, ale podświadomie tego chce, ale trzeba powiedzieć, że nie idzie w pełni za tym, tak samo jak wy. Docenia wszystko, co dla niej robicie, ta osoba, ale nie czuje się warty twojej miłości. Zaraz, ta osoba to wy, tak? No zaraz, moment, bo na trójce mnie dopada zwykle to, co mnie dopada. Jeszcze raz, wy chcecie powrotu do tej osoby, nawet jeśli nie mówicie to podświadomie. Wy doceniacie wszystko, co ta osoba dla was robi. Ale w was jest prawdopodobnie podświadome poczucie niezasługiwania na tą osobę. Nie czuje się warty twojej miłości. I to może być u was nieświadome, czyli świadomie możecie uważać tak, oczywiście, że czuje się warty, ale tutaj podświadomość robi tą krecią robotę, tak? I to też psuje sytuację. Jesteś częścią mojej historii. Życia powinno być. Jesteś częścią mojej historii życiowej. Dlaczego ja nie dopisałam tego? Bo to tak dziwnie wygląda. Bo to było oryginalnie You're part of my story. Zaraz dopiszę, bo to dziwnie. Poczekajcie. To powinno być życiowe i z tego, co ja pamiętam. Ja to tłumaczyłam z angielskiego. Jesteś częścią mojej historii życiowej. Takie macie poczucie, że ta osoba jest istotną częścią waszej historii życiowej? Bo to by mogło zabrzmieć, że uznaliście, że ta osoba przeszła do historii, ale jeżeli macie chce powrotu, to nie o to chodzi. Bo tam było You are part of my life story, z tego co ja pamiętam, jak to tłumaczyłam. Story w sensie historii życiowej. Odtwarzacie w myślach wasze rozmowy. Ta osoba... Stara się teraz bardziej słuchać swojej intuicji. Okej, okay. Wychodzi z głowy, stara się bardziej słuchać intuicji. Wcześniej nie za bardzo słuchała. Czyli powiedzmy, że nawiązuje kontakt, jeszcze nie do końca nawiązała. Inner Temple Devotion Tune in the Portal of Your Heart. Być może jest bardziej skłonna do poświęceń w tej sytuacji i bardziej właśnie słuchania serca, czyli intuicji. To się transformuje w tej osobie. Dalej mamy
Widzę wszędzie twoją twarz, czyli synchronizację ma, czyli może widzieć waszą twarz gdzieś tam na ulicy, w tramwaju. Jakby ta wasza twarz towarzyszy tej osobie, jeżeli nie jesteście razem. Kojarzysz mi się z ciepłym i bezpiecznym domem. Tak ta osoba kojarzy was. Dlatego ta królowa monet tam jest przy końcu. Być może ta królowa monet to jesteście wy. Na tym czariocie. Czyli ta osoba was postrzega jako osobę ciepłą, opiekuńczą, dbającą o dom. I chce o was walczyć. Też tak może być. Tęsknię za dawnymi rozmowami. Tęskni ta osoba za waszymi dawnymi rozmowami, a wy odtwarzacie wasze rozmowy. I ta osoba uważa, że to jeszcze nie koniec, że jeszcze nie wszystko jest stracone. Także szansa jest pod warunkiem, że ta osoba uzdrowi to wewnętrzne dziecko, zadba o siebie, bardziej posłucha serca i wy też. Bo ani wy, ani ta osoba nie słuchacie tego podświadomości, można powiedzieć, tak, czyli serca. Z tym, że jest szansa, bo ta osoba zaczyna bardziej słuchać tego serca niż wcześniej słuchała mimo wszystko. I wy przepracujecie podświadome najprawdopodobniej poczucie jakiejś bezwartościowości, znaczy niezasługiwania na miłość tej osoby. Czyli dla was samoocena. No i tyle. Jeszcze zobaczymy ukryte aspekty. Ukryte aspekty was do przerobienia to... Aha, ogólnie macie odbicie lustrzane, tak? Czyli tutaj to było widoczne inner temple. I tutaj na tym poziomie właśnie widać to odbicie lustrzane, więc macie tak, rozwój duchowy, rozpad iluzji, jasność umysłu. I skoro odbicie lustrzane, to wszystkie aspekty, które zobaczymy tutaj, ukryte niezależnie, czy pojawią się u was, po waszej stronie, czy po stronie tej osoby, dotyczą was obydwojga. W takim razie wewnętrzne dziecko dotyczy was obydwojga. Może jak gdyby to, co mówiłam wcześniej, że wy sobie jakoś z tym lepiej radzicie niż ta osoba, czy poradziliście. Niedopasowanie oznacza ten brak kompatybilności między wami, czyli nie do końca jesteście kompatybilni, czy byliście do tej pory, ale niedopasowanie też oznacza brak spójności między... pod świadomością, nadświadomością i świadomością, prawda? Że co innego się czuje, co innego się mówi, robi. I ciemność oznacza lęk zapewne lub nieświadomość problemu, tak? W tej sytuacji. I to będzie dotyczyło was obydwojga. Skoro wewnętrzne dziecko wychodzi po waszej stronie, czyli u was też to wewnętrzne dziecko jest do zaopiekowania się, można powiedzieć. I teraz tak. Rozpacz, samotność, poczucia bycia niekochanym i niewartościowym wyszło po waszej stronie. Gdzie to było? W tych wiadomościach, prawda? Poczucie bycia niekochanym i niewartościowym. Nie czuję się warty twojej miłości u was. I panikowanie. Panikowanie mogło być u tej osoby, skoro jest tu lajbak, brak spokoju. Ale skoro odbicie lustrzane, to panikowanie mogło być po obu stronach, więc jak gdyby to poczucie bycia niekochanym i bezwartościowym wychodzi ewidentnie po waszej stronie, ale macie odbicie lustrzane. Wstyd, poczucie winy, teraz ci wierzę, ta osoba. Czyli ta osoba ma jakieś poczucie winy. Być może ona nie wierzyła w szczerość waszych intencji, ale przejrzała na oczy, tak? Teraz ci wierzę. I w tym sensie bardziej właśnie słucha teraz swojej intuicji. I u tej samoocena, lęk odrzucenia. Czyli u tej osoby jeszcze samoocena do zrobienia, lęk i lęk. Lęk przed odrzuceniem ma ta osoba. A skoro ta osoba ma, to wy też, bo jest odbicie lustrzane. I moi drodzy, dadam, dadam.
u tej osoby ego jeszcze do transformacji, piątka mieczy, tak jak najbardziej. I jakieś tutaj oszustwa i manipulacje tutaj w tej piątce mieczy były u tej osoby, ale już ona wychodzi z tego. I maskowanie uczuć, tak? Skutek ego i lęku. Więc tak, wszystko pasuje, zgodne z kartami. Dziękuję. Więc tutaj wszystko zależy od tego, czy przepracujecie te wewnętrzne dzieci, lęki, samoocena. Bo ewidentnie jest to powinowactwo duchowe, odbicie lustrzane, synchronizacje tu są, widzę wszędzie twoją twarz i ta transformacja wydaje się iść w dobrym kierunku, aczkolwiek no trzeba iść tutaj za tym sercem, za tą intuicją, bo obydwoje tutaj macie dokładnie właśnie tu na tym poziomie to odbicie lustrzane, no i zaufać, że więcej wiary w to i że jest tu boski plan w tej sytuacji. I że może być niełatwo i to może być długa droga i przejście przez pustynię, tak dosłownie, znaczy metaforycznie, niedosłownie. Ale ostatecznie rozwój duchowy się tutaj dokonuje skutek tego i te lęki się przepracowują, prawda? Rozpad iluzji, iluzje są, wynikają z lęków i większa jasność umysłu następuje, czyli też wyjście z głowy, bo tutaj też nadmierne siedzenie w głowie czyjeś, czy obydwojga, skoro odbicie lustrzane. Chce ta osoba, czy chcecie powrotu do tej osoby i ta osoba też uważa, że jeszcze nie wszystko stracone. Okej. Okay. Trzymam kciuki, dajcie znać, jak rezonowało. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Cześć i pa, pa.